Siemanko, witam w poniedziałek. Słuchajcie, pogoda słaba dzisiaj, także lipa będzie. Przez pierwsze 2-3 godziny dzisiejszego dnia będzie słabo, więc coś innego będę musiał porobić. Może do Sylwka podskoczę, tam jeszcze parę łyżek rzucić. A teraz zabrałem się za wymierzanie tego. Wymierzanie tych płatwi, żeby już się dociąć na długość, tak jak być powinny. No i z moich obliczeń wychodzi, że mamy 3, 6, 5, 5 od środka podciągu do środka podciągu. Do tego musimy dodać po 240, bo środek, tu mamy 480, 48, sorry, że tak mówię w tych milimetrach, ale nie mogę się z tą Anglią jakoś jeszcze dostać, jeśli chodzi o te milimetry, i tak to wychodzi. Tu mamy 480, więc musimy dodać do tego kawałka też, bo będzie nam wychodzić 240 z tamtej strony, 240 z tamtej, czyli dodajemy do tego 480 i tu mamy wynik, chyba już miałem 4135, czy tak, dokładnie 4135 mamy, także trzeba będzie ciachnąć tego, którego zrobiłem niepotrzebnie, no ale to praktyka będzie. Tutaj mamy, jeszcze sprawdzę siebie sam, tak jest, 4135 mamy tutaj, tak jak jest ta kreseczka, czyli to jest nasz koniec płatwi. No i tu trzeba będzie wyciąć ten zamek o tyle, bo tutaj mamy 480 zaznaczone, czyli tu ciachniemy i będziemy mieli i tutaj o w kącie prostym tak samo drugą, dwie identyczne. No i trzeba będzie brać się za wymierzanie tych płatwi. Na projekcie jest 90 wysunięte za zewnątrz ściany z każdej strony, czyli tak chyba będziemy się sugerować tym, ale jeszcze podczas deszczu będę chciał kartę techniczną dachówki mojej ściągnąć i może tam będzie napisane, jak to jest, jak ona się rozkłada, jak to wygląda, i zobaczymy, czy to będzie pasowało jakoś, czy trzeba było skrócić to, czy coś, jakoś coś pokombinować. Także takie sprawy. Dobra, to co? Lecę po kątownik, może pozaznaczam sobie już te płatwie, żeby były gotowe, zanim jeszcze nie pada mocno, i będziemy działać dzisiaj, później jak deszcz przejdzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej przejdzie, ale chmursko idzie niezłe i się ciągnie wzdłuż zachodniej granicy, więc i idzie z południa na północ, więc kurde, słabo to wygląda. No ale może wiatr jakiś się ruszy i przegoni to. Zobaczymy. Dobra, to zabieram się, idę, będę rysował to. Słuchajcie, jeszcze przyszedłem sobie posprawdzać, żeby zweryfikować ten budynek po prostu. No jak tam, na ile? 12, 7, 6 i 6 tu mam. Czyli dajmy 6 mm większy budynek od swojego projektowego. 12, 7, 6 i 6. To jest to samo. Wskoczymy na górę, zobaczymy, czy nic nie pouciekało. Miałem to sprawdzić, a nie posprawdzałem. Tak naprawdę, bo... Ło! Koty się tłuką ostro. Kurde, gdzie jest to? Nie widzę. Jest tam. Ciężko trafić tam. O, jest. 12770, czyli 4 mm ta strona jest większa od tego, co na dole. I jeszcze teraz tutaj. Chwila prawdy. 12770, czyli jest idealnie równo, 4 mm gdzieś uciekło. Wszystko jeszcze jest chwila, zanim mocno zacznie padać, ale dałem ciała tutaj teraz. Zanim mocno zacznie padać, to ten, to wrzucę supy jeszcze na górę, ale powiem wam, że się porozpękiwało te drewno, kurde, przez weekend. Słońce przyrżnęło grubo, porozłaziły się ostro te, jak one się nazywają, te kurde kawałki na te słupy i w ogóle. No co poradzi, nic się nie poradzi. Dobra, idę do długiego, jeszcze wrzucę. No i chyba spadam tam do Sylwka na godzinkę czy pół ogarnąć, a później ten rozstaw, sprawdzimy dachówek co i jak to wygląda, bo mam już ściągniętą kartę techniczną, to trzeba będzie policzyć. Ja mam prawie koniec tutaj już, temat ogarnięty, tylko trochę jeszcze liznę i będę spadał stąd, jeszcze popaduje deszcz, no mam nadzieję, że niedługo przestanie i będzie koniec, będzie można zaczynać u mnie. Taka tylko szybka rozkmina na temat dachu, tu trochę z Andrzejem Budowlańcem tutaj rozmawiałem i
I w sumie chyba dobrze mi radzi. Mówi, że na moim miejscu by sobie po prostu to na sucho rozłożył dachówkę. Tym bardziej, że te nawisy jeszcze są, tam się będzie musiało wszystko zgadzać. I pozycje tych krokwi krańcowych i na nawisach, i na tym, i na normalnie na dachu, na końcu, na szczytach. I mówi, żeby sobie rozłożył na moim miejscu i to posprawdzał dokładnie, bo mówi, wymierzyć to można, a później dziś się człowiek machnie, tam jest w sumie będzie ponad 60 dachówek na szerokość. No i mogłaby być lipa. I tak chyba zrobię, powiem wam. Po prostu nawet na sucho, jeszcze przed przybiciem membramy, dwie łaty po długości się puści, dobrze się to rozmierzy. W sumie i z jednej i z drugiej strony będę musiał to rozmierzać, kurde. Także 4 łaty po długości i trzeba będzie to porozkminiać i to jakoś doprowadzić do ładu. Też rozkminkę, wczoraj powiem wam, dumałem trochę nad tymi szpilkami, które chciałem do podciągu zamontować i słup na nie nałożyć tak jakby. Odpuszczam sobie ten temat, ponieważ będę robił te czopy na górze, na słupach i ten czop, którym będzie się schodził i do tego jeszcze trzeba było wymierzyć później szpilkę idealnie i się obawiam, że żeby po prostu tego nie spartolić i później nie będę miał żadnego ruchu. Przykładowo trzeba będzie słup 5 mm klepnąć w jedną stronę czy w drugą, a on będzie siedział na szpilce i nie będzie możliwości ruchu żadnego. Więc w związku z tym zmieniam decyzję i nie będę stosował szpilek. Po prostu te kątowniki grube ciesielskie zamontuję do podciągu i tak samo później belkę dużym wkrętem do tego kątownika i to będzie się trzymać elegancko, więc myślę, że to będzie miało lepszy sens niż z tą szpilką cudować, a później się okaże, że nie wiem, trzeba będzie to zdejmować i gdzieś, nie wiem, wycinać ją, bo muszę przesunąć 5 mm prawo, lewo, a nie będę mógł dopiero po prostu tego słupa ustawić. Wiadomo, mierzenie mierzeniem, a w praktyce wyszłoby coś nie tak, że gdzieś przy pomiarze jakiś błąd i byłby problem, więc chyba będzie to po prostu łatwiejsze przymocować słup do podciągu na te kątowniki i też się będzie trzymać, do góry nie poleci, ciężar na nim będzie siedział, więc będzie ok. Dobra, to ja spadam, załatwiony temat, lecę do siebie, mam nadzieję, że już będę mógł, jak z córką tylko wrócę, to mam nadzieję, że będziemy mogli już zacząć sobie działać z tym wycinaniem całym. Przynajmniej słupy bym chciał, czopy dzisiaj ogarnąć, temat czopów, słupów, żeby tak mniej więcej na jutro by było wszystko gotowe do składania. A czy tak będzie, to zobaczymy. To lecę. Dobra, jestem w końcu. Przetarło się trochę, nie pada, to najważniejsze. Także można zaczynać działać, więc zaczynam. Pierw wykroję tego i tamtego kawałeczka mam pozaznaczane. Także porobimy to, z długości też trzeba będzie ściąć. I tyle w sumie. I będziemy się zabierać za słupy. Ogólnie powiem wam, że zaczynam mieć rozkminę taką tego typu, czy nie rozkminić, żeby wziąć i 3-metrowy kawałek do wideo od mecelaka przywiązać, bo innych nie mam. Nie mógłbym ten 6-metrowy, to w ogóle by był komfort. A tam mam tamtą płatew. Tylko że ją do wideo to będzie duży ciężar. Mi się wydaje, że 3-metrówka powinna styknąć. Związać do wideo i nie wiem, czy nie damy rady normalnie wrzucić sobie tej płatwi bezproblemowo, po prostu sam. Zobaczymy, może się uda, a jak nie, to będę najwyżej dzwonił i szukał gdzieś pomocy. No naprawdę tutaj dużej filozofii nie ma, więc myślę, że może damy radę metalakiem to ogarnąć. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Dobra, to zabieram się za wycinanie. Okej, mam to porobione, jeszcze trochę zeszło. Dominik wpadł na chwilę, żeśmy się zagadali trochę i trochę czasu zeszło. No ale teraz mogę się zabierać już za słupy. Także pierwsze co, to kąt prosty tniemy na słupach. One 2,30 mają długości, także na spokojnie, bezproblemowo nam tutaj wystarczy tego słupa. Tu widzę, że jest z tej strony. A z tej też jest właśnie. Tak, żeby później na mieczu nie wyszło, kurde. Nam, nie, żeby krawędzie były wszystkie dobre, więc ten na pewno nie, to musi być dół, tu chyba musimy ciąć, tak by było, tutaj trzeba by było wziąć to zrobić,
Nie wiem, czy robić od razu. Nie, po kolei, po jednym będę robił. Dobra. No to działamy w takim razie. Krechę puścimy. Hej, hejko. Słucham. Dobra, to wyznaczam sobie tego czopika, co tu będę robił. Jak go tutaj zrobić. Po 40 z każdej krawędzi je zaznaczyłem po prostu i to nam da krechę. Tak naprawdę nie musiałbym tego rysować, ale do ustawienia piły tylko sobie to ustawimy, ale nie, w sumie przyda się do nacinania. Będziemy mieli 40 tu w głąb, może go zrobić 40 na 40 i wtedy nie miałbym zbytniej kombinacji tutaj z piłą. Bo wziąłem małą piłę, myślę, że powinna dać radę. Chyba to będzie słaby pomysł tym robić, powiem wam. Nie wiem, na ile jestem w pile doświadczony. Kurde, jak to rozkminić? Może tutaj, i tak tu teraz trzedzie. Niepotrzebnie doszlifowywałem ten kawałek tak naprawdę. Bo do czego to by mi niczego potrzebne, trzeba było uciąć byle jak, to jest tylko ten czopik, więc nie że byle jak, ale do kąta, w sensie bez szlifowania nawet, bo to tylko o tego czopa chodzi, kurde. Ciekawe, czy w poprzek będzie szła lepiej chyba. Wtedy mógłbym dłutem tam resztę. Tak, tu idzie elegancko. Spróbuję tak oto zrobić, a później środki normalnie dłutem odpierdzielić, z tymi wzdłużnymi się nie męczyć. Zobaczymy, czy to się uda. Mogę sobie potrenować, bo mam, jak w razie czego, mam materiału jeszcze. Więc jak coś, to nie powinno być problemu z tym. Ale tu pojechałem teraz. Ale pojechałem teraz tutaj. Nie wiem, jak to się mogło stać. Ale już poprawiłem się. Dobra, dłut. No i dobra. Odcinam następnego. Przelatuję sobie dłutem dookoła, delikatnie, a później dopiero zaczynam rąbać mocniej z tego powodu, żeby nic mi nie odpękło. W ten sposób nic nie powinno odpęknąć. A czy tak będzie, to się okaże. Tutaj sęk też doszedł, ale tak mamy zaznaczone i powiem wam, że będę po kolei brał. Jak zrobimy te cztery słupki, to wtedy w płatwiach pojedynczo po prostu dopasowywał słup do płatwi już, bo to będę musiał sobie ponumerować i będę wiedział co i jak i gdzie. I tak mi się wydaje, że będzie najłatwiej. Znaczy najlepiej dla mnie, może nie najłatwiej, bo nikt nie powiedział, że to
najłatwiejszy sposób by był wkrętem to przykręcić, się z tym nie bawić, ale mam ochotę się z tym pobawić, więc tak też zrobię. Dobra. To byśmy mieli, jeszcze będziemy pasować na płatwi w razie czego, ale tamten będę tak wycinał, można powiedzieć, ten milimetr mniejszy otworek, nie? Żeby w razie czego to se, żeby on po prostu luźny nie był w tej płatwi, tam żeby nie chodził se za bardzo, nie? Dobra, taki jest plan, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Ogarnę następne dwa i się odzywam. Na ostatniego ciacha mi już tak sobie trochę bardziej opatentowałem ten te wycinanie. Jakoś to po prostu łatwiej teraz, sprawniej idzie. No dawaj. Siatko, cyk. I cyk. No i znaczymy to, kurde, tylko żeby mnie tutaj to nie oszukiwało jeszcze. I zaraz będziemy brali się za płatę w jakąś i spróbujemy jedną dziurkę opierdzielić, zrobić, wyciąć, wyrąbać w sumie bym powiedział nawet. No i dobra, ciachnięte, teraz to wy. Można powiedzieć, wykuję. Dobra, poszło. Poszło. Wyciacham to i melduję się przy pierwszej płatwi. I lecimy z tym. Zaznaczamy na pierwszej. Jak my to będziemy mieli? Tu mamy 480, czyli 240 będzie środkiem. A nasza... No zaznaczę może od razu. To jest tu? Nie, co za kreska w ogóle jest. Tak, na 480. To do 240 będzie środek tutaj. Ok. I teraz tak, może wezmę sobie to, tutaj będziemy mieli, teraz zaznaczam 41 sobie, w razie jakbym jakiś błąd zrobił, lepiej żeby ciasno wchodziło, a nie jakoś tam bardzo luźno czy coś. Tu też damy 41, konturnika oczywiście nie wziąłem. 41. I teraz od środka tutaj byśmy chcieli przeznaczyć, to trzeba zrobić 39 teraz. I powinno nam to wyjść. Gdzie ty jesteś? 39 tutaj, o. Biorę konturnika. Wyznaczamy i będziemy wykuwać. Nie wiem, czy to będzie akurat dobre do tego. Też, żeby nie za blisko, żeby nie wyrąbać jamy. No daleko trochę. A miałem sprawdzić głębokość, jak to ma się schować. Siema! 40 to będzie. No na pewno głębiej jak ten. Jak to pióro, dobra. Tak, o, tu możemy dać bliżej sobie nawet. Dobra. I tak po kolei. Nawiercam teraz ile mogę. I zaraz będziemy wykuwać. No i dobra, bawię się z tym. Tu błąd zrobiłem, trzeba się właśnie... dobrze przyłożyć do tego, żeby tą narożną dobrze sobie nawiercić, bo
później jest rzeźbienie ostre, żeby to stąd wyrąbać. Ale jakoś idzie. Tragedii nie ma. Ogólnie dzisiaj wieczorem będę musiał przyjść tutaj z laserem i se pomierzyć odległości od dołu podciągu do spodu płatwi. Laser ustawić pierw na jednym, po jednej stronie. To wszystko było pod laser, więc powinno być ok. No i poustawiać to wszystko, pozapisywać sobie na jutro, żebym wiedział, jakie długości słupów mam uciąć. Można by było to tym sposobem na stemple zrobić, ale kurde, nie mam takich niskich stempli prawdopodobnie, żeby sobie ustawiać to na stemplu i wtedy podnosić góra dół i sprawdzać poziom, więc zrobię to do lasera, pomierzę, poucinam jakiś milimetr, dwa będę w stanie zniwelować w razie czego tym, jak to się nazywa, kawałkiem ołowiu podłożonym pod spód tego, jak on się nazywa, pod spód słupa. Może jak będzie za wysoki, to trzeba będzie zdejmować, więc trzeba będzie to kontrolować, ale jeśli za lasera, mi się wydaje, że nie ma co też jakoś tam później przykładać poziomicy do tego. Jeśli pod laser będzie wszystko zrobione, a będzie ucięte tak jak trzeba, to chyba nie będzie sensu, żeby tam się jakoś pierdzielić z tym zbytnio i kombinować, żeby jeszcze sprawdzić na poziomicy, bo wiadomo, drewno jak idzie krzywe, no to na poziomicy będzie nas ściemniać i później jakie będą tego efekty, takie jakie będą, nie? Dobra, rzeźbię dalej i zaraz się odzywam. Chyba nie dużo zostało. Liczę tu lekko, żeby żadne drzazgi nie przeszkadzały. Z każdej strony szlifnę lekko i próbujemy zaraz wkładać. Dałem sobie to niżej też, żeby było łatwiej włożyć, bo jednak on trochę długi jest, więc... Te różki lekko przejechać też. O. No i dobra. Jeszcze coś się otłupało, kurde. Co za wiocha. Dobra. To próbujemy go wrzucić. Tamten jeden to długi jest, tamten... W ogóle będzie mi ciężko to, kurde. Wejdziesz ty tu jakoś? Ciężko powiedzieć. Jest ciasno, czuję to, że jest ciasno, ale... No, gdzie... Za jednak te 40 chyba będzie lekko dawać. No widzę, że nie ma luzu. Jeszcze. Nie ma luzu takiego. Tu by chciał z tej strony, a ciekawe jak z drugiej, czy tu dużo brakuje. Pewnie nic nie widzicie, znając życie. Tak, tutaj o, te boki. Muszę trochę iść szerzej. Tutaj o. No w sumie widać krechę, muszę to pociągnąć jeszcze bardziej. To próbujemy. Trochę przyczyściłem tamto gniazdo bardziej. Gdzie ty jesteś? O. Coś tam niby weszło. Coś tu niby weszło. Teraz przydałoby się łupnąć czymś od góry, ale czy? Coś tam wchodzi. To prawda jęczy, ale wchodzi. Ja nie widzę, czy będzie dochodzić, pierdzielone, bo nie ma czym przyłupać. Co tu mamy? A, tu będzie szparka. No tu już praktycznie doszło. Tylko ta strona musiałaby... Musi się ładnie zejść. Tu już też się zeszło. Tu też, tu też. Tutaj tylko mam tego... Co spartoliłem te cięcie. Ale tak mniej więcej. Tu prawie siedzi, no. Myślę, że ciężar zrobiłby swoje. Jest tutaj lico jak trzeba. Najgorzej, że te tam chmury znowu idą. Chyba będę musiał zrobić tak, że cały sprzęt zawinąć
sobie, ale patrzę teraz, czy on nie jest przekoszony. Dajcie kątownik. Czy czasem gdzieś on tutaj nie skręca się, no. Nie, no trochę może, ale to tu z milimetr na końcu. Trzeba by było go jakoś tutaj strzelić, ale to nie za bardzo będzie jak, bo on sztywno tu siedzi. Nie za bardzo chyba by chciał się. Nie wiem, czy ta krecha tu nierówno idzie, czy co? No trochę jest, tak jakby... Ale nie, bo czekajcie, tu pokazuje, że musi iść w tamtą. A nie, to dobrze pokazuje, no. Nie wiem, czy luzu ma na tyle, żeby... On by chciał sobie... Nie za bardzo. Nie, trochę drgnął. No delikatnie mu tu brakuje. Gdzieś się tam... Kurde, blokuje i to nawet widać, bo tutaj może go przekręcę jakoś, może będzie mu lepiej. Nie wiem, czy tam coś jeszcze nie blokuje głębokości, może zaraz będziemy widzieć, ale grunt, że działa, jest jak trzeba. No chodź tu, kurde, dziadu. Nie wyjmę go teraz. Idzie. To się nadźwigam gdzieś. A tam z śmieci, z syfów jeszcze nawalone. Ale gdzieś go tu ewidentnie blokuje. Dobra, wyczyszczę to. Tutaj gdzieś się... Coś się ocierało gdzieś. Dobra, to próbujemy. Mam nadzieję, że ostatni raz. Aby to się działo jak należy. No chodź tam, kurde, nie to. Teraz nie chcę wejść, czy co? O! Dobra, już jest lepiej. Siedzi. Siedzi tutaj. Tutaj też. Tylko tu jest, nie? Ta lipa, co zrobiłem ją. Tu się przyznaję, bez bicia. Ale tak będzie spoko. Siedzi chyba. Chyba siedzi. Tylko czy on dochodzi tutaj? Równo. No dochodzi. Tutaj delikatnie wychodzi tak jakby, ale... Gdzie jest kątownik? No jakby go tu dał... No, tu też delikatnie wychodzi. Czyli ten słup jest ciutki grubszy od tego. A jak z kątem? Siedzi. Malina, dobra. Ciego elegancko siedzi, ale... Zobaczcie, co się dzieje, że tu jest lico, a z tej wystaje z 2 mm. No niestety. Dobra, tu też tak coś... Nie, jest gitarka. Dobra, to jeszcze jeden w takim razie i to będzie ten pan tutaj. Bo tu stwierdziłem, że pierwszy tego zrobię, bo nie trzeba sprzętu przenosić, także przechodzę dalej. Mamy ostatniego, ten taki luźniejszy trochę, kurde, jest. Ale mamy tu lico, wszystko tu się trzyma na równo. Tu też jest na równiośko, wszędzie. Nie wiem, czy jest kąt, pewnie nie. Nie no, lecie, chyba jest, co? To jeszcze nie przeszkadzało. No i będzie. O kurde, gdzie lecisz? Ten tunel jest najdłuższy. No i dobra, tu mamy to. Zaznaczę każdego po kolei. I na tym koniec na dzisiaj, słuchajcie. Ja jeszcze przyjdę wieczorem ten laser pomierzyć te wysokości. W miejscach płatwi, tak naprawdę ja muszę sznurki jeszcze sobie puścić, ale to zrobię jak przyjdę, ale muszę iść materiał wrzucić, niech się robi, bo jak miałbym dogrywać to wieczorne jeszcze, to już później nie złożę filmu i będzie dupa zbita. Dobra, to w takim razie koniec na dziś. Biorę się za sprzątanie, tylko podkładam te supy, te płatwie na klocki z powrotem. No i co, jutro rano pierwsze co, to będzie akcja docinanie słupów, a później impregnowanie wszystkich zamków. I co później? I później rozkmina, jak to zrobić. Zobaczę, czy jutro chłopaki tutaj będą robić. Jakby tu robili, może bym podszedł do Andrzeja, spytał się, czy nie przyszliby pomóc na godzinkę, dwie wrzucić. Oczywiście nie za darmo. Może by dał radę. A jak nie, to zadzwonię tam do Grześka.
Tylko, że oni mają te roboty akurat, to też nie chciałbym tak, jak robią na jednej, to tak odrywać od roboty, to też na to, żeby tam, nie wiem, z 2 czy 3 godziny przyjść, to też nie ma zbytnio sensu. Jak tam całe dniu wywalą, nie? Bo tu ile to z tym zejdzie? No trochę zejdzie, ale myślę, że godzinka, dwie max. Aby to sobie tylko powrzucać, a później to ja już to poskręcam, połapię jak trzeba wszystko. Także coś takiego. Dobra, wyciągam to. Układam. I do jutra. Trzymajcie się. Na razie i do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam.